Witam wszystkich. Na tą chwilę pada, ale zaczynamy ten nierówny pojedynek. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim udziale. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest sobota, 11 marzec 2023, godzina 7:23, więc woda PZW No Kill, Zalew Kielecki, zwany Kielcokiem, i zaczniemy dzisiejszą imprezę oto na tym zbiorniku, czyli po prawej stronie Metoda, po lewej Klasyk, będzie i Metoda Klasyk, i zobaczymy, co przyniesie jakąś rybę. Mamy czas wędkowania do godziny 14, powiedzmy kilka godzin na wędkowaniu na tym zbiorniku, z tego względu, że o godzinie 15 chcę sobie obejrzeć mecz Korony Kielce z Radomiakiem Radą. Święta wojna między dwoma klubami, więc do 14 powędkuję, a co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc, drodzy Państwo, nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno! I tak, drodzy Państwo, deszcz zaczyna padać. Ja odmroziłem sobie starą zanętę, rozłożyłem stanowisko, parasol, bo ma padać cały dzień. I tak to wygląda, czyli odmrożona zanęta, trzy rodzaje, bardzo dobra mieszanka na mączkach rybnych, część z klasyka, konopie, bogactwo odmrożone, i do tego w zapasie jeszcze mam zanętę też zamrożoną, zobaczcie sami, ale nie wiem, czy wykorzystam dzisiaj tyle tej zanęty. I tak samo, bardzo dobry towar, aby go nad wodą wyrzucić, więc mrożę różne mieszanki, i teraz wziąłem wszystko z tamtego sezonu, co zamroziłem. Opróżniłem lodówkę z swoich zanęt, ale to mówię w zapasie. Oczywiście nie sugerujcie się, drodzy Państwo, opakowaniem, bo co innego jest w środku, jeszcze na dnie konopie, a co innego pisze na pudełku. Więc metodę zarzuciłem, czyli drobne przynęty będą, małe cukiereczki, sygnalizator brań, tak aby w dwie się nie wpatrywać, no a druga na drgającą szczytówkę i klasyk. Pokażę, co i jak. Jest tak, przelotowo koszyk, skrętka, poniżej szybko złączka, 60 cm zaczniemy od przyponu 0,10 i haczyk 16 na pinkę. Tak będzie wyglądał mój zestaw, który teraz przy Was zarzucę. Weźmiemy miseczkę, tylko robactwo, które zaraz będzie wychodzić. O. Też jakieś stare robaki z tamtego roku. Nic nie może się zmarnować, które były w lodówce, w torebkach foliowych, tak aby nie prześmiergło to wszystko. I teraz zakładamy nasze robactwo. I sam jestem ciekaw, czy będzie jakaś rybka z Kielcoka, czy nie. No ale to zobaczycie sami. Więc zostańcie ze mną. I sam jestem ciekaw, jak to mówię,
co i jak. Trzy sztuki weźmiemy trochę tego robactwa. Nabijemy koszyk i zarzucę drugą z wędek. Zaczopujemy trochę robaków. Dociśniemy. I tak mówię, mieszanka do wspólnego wędkowania dwoma metodami, czyli klasyk i metoda. Oczywiście w obydwu przypadkach klipowałem do klipa na wprost schodów obydwie na tej samej mniej więcej odległości. Postawię, naciągnę delikatnie. Ok, no i czekamy. Zanęty oczywiście, żeby już nie mokła. O, i przepraszam, zapomniałbym, wypiszę sobie rejestr połowu, bo może być kontrola. A dawno na rybach nie byłem, więc po co mi jakieś niepotrzebne problemy. Więc rejestr wypiszemy, od której godziny wędkujemy, no i czekamy na pierwszą rybę. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy. No sam jestem ciekaw, czy jakaś rybka będzie, ale to zobaczycie w dalszej części mojego filmu, więc zostańcie ze mną i będzie w pytkę. Przerzucę zestaw, bo nie nęciłem. Założymy drugą mieszankę, którą miałem w pudełeczku i mniej więcej wam powiem co i jak, tak aby nie odpisywać w komentarzach co to za wędka, co za sprzęt. Więc ja przywiązuję się do sprzętu, po prostu zainwestowałem pieniążki jakiś czas temu, więc wędkuję dalej na starszy sprzęt. No stare, ale jare. I w moim przypadku to jest, przy metodzie jest Shimano Bassmaster. Tutaj jest do 90 gramów wyrzutu kołowrotek Shimano Areo 4000 spinning w tym modelu i ładnie się to komponuje. Żyłka główna 18, tak cieniutko, przy metodzie 18, podajnik Prestona. I tak to mniej więcej wygląda w jednym przypadku. Zaś przy klasyku jest Shimano Bassmaster DX Feder 11 do 60 gramów. Tak jak mówiłem, kowrotek tak samo jak w przypadku pierwszym, czyli Shimano Areo 4000 FA, ale tutaj jest kowrotek federowy. A tam to samo, tylko spinning, ta sama klasa, tylko przełożenie inne. I tak to mniej więcej wygląda. Więc tak, aby, tak mówię, oszczędzić wam w komentarzach pisania, obydwa kije z Shimano oraz kowrotki klasyki, czyli stare, ale jare. Nie ma sensu zmieniać na razie na nowe, bo dobrze mi te wędki służą i po prostu ciężko już je dostać. Tak samo jak i kowrotki, które są bardzo dobre, a już niedostępne na rynku wędkarskim. Dobrze, nabijemy. No i spróbuję coś złowić, co bądź taki wypad. Taki wypad, jak widzicie sami. Co tutaj mam, jakaś trawa.
Okej. I do klipa. Pogoda wczoraj była piękna, a dzisiaj widzicie sami, co się dzieje. Zimno nie jest, ale cały czas pada. No ale to mi nie przeszkadza. Wiecie, pogoda jest nie dla ludzi na spacery, ale odpowiednia jak na ryby. Czekam na jakieś branie i pozbędę się trochę odmrożonej zanęty przed nowym sezonem, który właśnie się rozpoczął. Przynęt trochę wziąłem, ale nie za dużo, do metody, zobaczcie sami. Wziąłem przeważnie przynęty z Match Pro, mniejsze Ringersy, Mainline, jakiś atraktor, pikantną kiełbasę, no i widzicie, kilka przynęt. Dodatkowe podajniki. Za dużo sprzętu nie wziąłem i zaraz zmienimy, powiedzmy, na Match Pro sfermentowaną kukurydzę oraz do tego pójdzie to samo Match Pro, czyli sfermentowana kukurydza. No ale to potrzymamy jeszcze w wodzie przez kilka minut przynętę. I tak to mniej więcej wygląda. Tu jeszcze z tyłu mam kilka przynęt z Match Pro i mikrony od Feederbytes. Dlatego wziąłem same malutkie przynęty. Część. No i to jest wszystko, co dzisiaj, czym dzisiaj dysponuję. Sito, które mi nie było na razie potrzebne. Z tego względu, że odmrożona mieszanka, ale w razie co, jakby miało mi braknąć czy coś w tym stylu, to mamy mieszankę, którą bym przygotował, czyli Sonobites mieszanka, którzy Holendrzy opracowali dla Sonu tą mieszankę. No ale tak mówię, zapasowa jest, ale skupimy się dzisiaj na czystej mieszance odmrożonej. Dobrze, nic się nie dzieje, żadnych podciągnięć, będziemy częściej przerzucać klasyka, nęcić w punkt. I może jakaś płotcyna skusi się na białego robaka. Więc wygięło kija. Bardzo intensywne branie. Drodzy Państwo, nawet się nie spodziewałem. Klasyk. No ale chyba będzie nieduża ryba, ale branie intensywne. Bardzo. No ale cieszy. Zobaczymy co. Czyli płoć. Czy wzdręga płoć. Płotka. Zobaczcie sami. No i pięknie. O to w tym wszystkim chodzi. Nie na zero. Wypuszczamy rybkę. I zarzucamy zestaw. I jest w pytkę. Dobrze. Metodę zmienimy, przynętę. Założymy sfermentowaną kukurydzę. Oczywiście dopalimy ją w tym samym atraktorem, czyli będzie kolor kukurydzy, zapach kukurydzy. Zobaczcie, jaka jest woda. Jest kakao brudna woda, nie jest czysta, więc kolor nie gra takiej roli co i zapach, więc jakieś wskazanie było na tuńczyka, może obcierka. Ale trudno, założymy inną
przynęta. Czyli tak mówię, słodka kukurydza. Tu jest słodka kukurydza, a tu sfermentowana. Założymy sfermentowaną. Oczywiście widzicie te przykrywki, które wam pokazywałem, co zrobiłem sobie. Zobaczcie raz jeszcze. W wszystkich przynętach mam, dużej przynęty są świeże. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli widzicie, każde pudełko mam osłonięte tymi przykrywkami. I dłużej są świeże i zapach nie ucieka. Dobrze. Pomału pyzuś, pomalutku, powolutku. I miejmy nadzieję, że może na co to będzie jakieś branko, czyli nieduża przynęta. Zwróćcie uwagę sami. Zadipuję. Poleję. I tak to mniej było, ale daję czuć. I tak to będzie wyglądało. No, zabijam podajnik, zarzucam. No i czekamy na rybę. Czy to na klasyka, czy na metodę z fermentowaną kukurydzą. Jeszcze trochę. Machniemy niedużo, tak aby podkreślić delikatny zapach sfermentowanej kukurydzy. No i to poślę w miejsce wyznaczone na klipie. Czyli machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno do klipa, niech sobie tam stoi. Okej. Oczywiście, jak pociągnie, wtedy słyszał. Nie inaczej. Okej. I dalej pada, dalej pada. No, a tam chłopaki spinningują po drugiej stronie. A my siedzimy. Godzina 8:09. Do 14:00 jeszcze mamy kilka godzin na wędkowaniu. Przerzucone zestawy tu będę trzymał dłużej. 40 minut, pół godziny, 40 minut gdzieś. Klasyka co 10-15 minut będę przerzucał. Jak ryba wejdzie, to wejdzie. No i sam jestem ciekaw, co i jak. A na tą chwilę, drodzy państwo, kawusia. Więc wasze zdrowie. I pada, pada. Cały czas pada. Najgorsze to będzie dojście do domu, powrót. Bo pod parasolem jest sucho. A wiecie, najgorsza jest to wpakowanie w deszcz, powrót, czego najbardziej nie lubię. A tak to pogoda, jak to się mówi, barowa. Więc, drodzy państwo, jest i druga. Czyli druga płoteczka. Wygląda, czyli druga płoć, nieduża, ale cieszy. Więc przerzucam zestaw i wędkujemy dalej. No i dwie rybki są, no zobaczymy, może wejdą, ale na metodę, liczę na metodę, na coś większego. A dopóki przynęta
wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej, jest w pytę. Świeże robactwo, 4 sztuki i kolejny rzut po rybę, tak aby to wszystko było w pytkę, więc machaj będą. Ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno, ale brania intensywne, naprawdę, tak wygina szczytówę, nie to, że pyk, pyk, tylko od razu jedzie cały łuk i nieduża rybka, no cieszy, cieszy, bardzo widowiskowe i efektowne brania tych niedużych płotek, tam chłopaki spinningują po tamtej stronie. Raczej jeden spinninguje, drugi się przygląda w deszcz. No i ja sam jeden jestem na całym zbiorniku, przynajmniej tutaj. Nie wiem jak tam od cmentarza, ale prawdopodobnie sam jestem, bo dzisiaj w całych Kielcach zapowiadają przez cały dzień deszcz. I jak sami widzicie, tak to wygląda. Więc pogoda barowa nie dla każdego. A ja mam wolne, więc dawno nie było filmu, więc dla was taki wypad i film najnowszy w moim wykonaniu. Widzieliście, tym razem pokazałem, nie było takie intensywne branie, tylko takie podciągnięcia, ale fajne, fajne. No i kolejna rybka. Chciałem wam pokazać jakie brania, ale tym razem dzisiaj, tym razem w tej chwili było inne branie niż tamte dwa poprzednie. I co mamy? No ale z tego względu, drodzy państwo, było inne branie, że tam były dwa intensywne brania i były dwie płotki, a teraz było, jak widzieliście, inne podciągnięcie i mamy niedużą jazię. Czyli jaź. Zobaczcie sami. Jazik mały. Więc odczepimy rybkę. I jest pięknie. Jest pięknie. Baja. A ja zakładam nowe 4 robaki i przerzucam zestaw. Dobrze, zmienię przynętę. Ściągniemy sfermentowaną kukurydzę, założę Ringersa różowego. Może coś na słodko. No trzeba próbować różnych rozwiązań. Mamy kilka przynęt, więc trzeba wstrzelić się z przynętą, tak aby coś złowić na metodę. Sam jestem ciekaw co. Zobaczcie sami. Nieduży cukiereczek. Ale założę różowego Ringersa. Różowego Ringersa. Chcę coś złowić na metodę i zobaczyć co. Może być jakiś większy jaś, karaś. Może być linek. Może być japoniec, nieduży karpik. Duża płoć, więc możliwości jest sporo. Okej, dociśniemy i poślemy. O, branie, jazik. Branie na drugiej. I co mamy? Jaziowe takie. Bo płoć, dwie płotki miałem i były intensywne, a teraz co jest? Na żywo widzicie. Była płotka. Płotka, więc obydwa będą świeże, przerzucone zestawy. Płotka.
Tak mówię, 15 minut i co 15 minut przerzucam, jeśli brania nie ma, ale tak mówię, 15 minut na klasyka. Akurat obydwie przerzucone, więc czekamy, czekamy. No i pragnąłbym złowić coś na metodę, więc dlatego zmieniłem na różową przynętę Rangersa. No sam jestem ciekaw, bo na razie tylko 4 ryby na klasyka. Metoda tam dwa razy było podciągnięcie, ale nie dało to większego zamierzonego efektu w postaci ryby, więc zmiana przynęty i oby coś pykło, ale zobaczymy to. Więc zostańcie jeszcze ze mną, bo sam jestem ciekaw, co i jak, a wy chyba też. Zobaczcie. No i co tym razem? Jest coś. Nie wiem, czy metody nie przerzuciłem. Przerzuciłem metodę. O, to jest ładna płotka. Czy krasnopiórka, płotka. Muszę przerzucić. Przerzuciłem zestawy. A zobaczcie, jaka ładna. Zwrócimy jej wolność. Baja. I przerzucam zestaw dalej. Godzina 9:21. Na tą chwilę przestało padać na razie, jak widzicie sami. No może się trochę rozpogodzi. Oby, oby, bo w deszcz nie chcę wracać. Rybki na razie dopisują na klasyka. No ale liczę na metodę. No chciałbym na metodę coś złowić, może coś większego pyknie. Więc tak to mniej więcej wygląda, czyli metoda klasyk, no ale klasyk górą w dniu dzisiejszym na zbiorniku. Na Zalewie Kieleckim, czyli zalew na Szydówku Kielcok. Wędkujemy. Jeszcze mam dużo czasu. Więc taki odpoczynek, odpowiedni podładowanie baterii i siedzimy odpoczywając nad wodą. Zobaczcie, 9:26 i znów pada, znów zaczyna padać, więc tak, pogoda wskazywała na dzień dzisiejszy, cały dzień opady deszczów. Siedzi. No i weszły płoteczki. No i cieszy, cieszy. Oby jak najwięcej. No ale metoda, metoda. No drodzy Państwo, na metodę chcę rybkę. Nie będę przekładał na dwa klasyki, bo liczę na metodę jeszcze. No ale zobaczymy, co mamy tutaj. Spadła, no. Oj, spadła. Ale branko było fajne. Zobaczcie, ile było o wodzie. 3 minuty. 3 minuty, nawet się nie wypukało. Mocno nabijam, robaki wyssane. Więc zakładam robactwo, przerzucam dalej i wędkuję. Zobaczcie, dopiero co rzuciłem. Jest 30 sekund, a już pociągnięcie mam. Chyba przegapiłem branie. No ale weszły, weszły. O, widzieliście? Jak wygięło kija, jest. 30 sekund.
30 sekund, jak nie wierzycie, zobaczcie, 54, 55, niecało 30 sekund po zarzuceniu ryba, weszły klipowane i oby jak najwięcej, a metoda nic, no i takie wędkowanie, fajnie, co mamy, o, piękna ryba, piękna płoć, tym razem więc taka ładna, zobaczcie sami, baja i wędkujemy dalej, kolejne branie, kolejna rybka, no fajnie, fajnie biorą, podoba mi się to, lecz metoda jak grobem za... Zmiana baterii. Jest ryba, jeszcze jest. Tym razem jazik drugi. Zobacz. Drugi jazik. Głęboko łyknął. Baja. Świeże robactwa, 4-5 sztuk, w zależności, nabijamy koszyk i wędkujemy dalej. Drodzy Państwo, przerzucone, mieszanka jest treściwa, ok, jest sporo i czuję, że z powrotem zaniosę do domu, bo mi chyba zostanie, zobaczcie, jeszcze tą mam, co pokazywałem, calutką. I tej tyle, no ale jak mi zostanie, to najwyżej znów zamrożę, no trudno się mówi, a na tą chwilę wędkujemy dalej i nie ma co psuć, najważniejsze, że przestało padać, ale wieje, wieje, zimno jest, widać jak się kręci tamten wiatrak, zobaczcie. Przerzuciłem, tutaj jest branie, ale przerzuciłem metodę, założyłem piaskową przynętę z Gingersa, do góry poszło, wygiął się kij, ale ryba się nie zapięła, nie zdążyłem, więc zmieniłem przynętę na piaskową teraz, ale branie było, nie obcierka, a tu mamy ładną znów płoć, biorą, zobaczcie, jaka ładna kolejna. Mocno zasycają. Powiem Wam, drodzy Państwo, tak, że nie mogłem wciąć ryby. Sprawdziłem hak i okazało się, że jest trochę przytępy, nie? Więc mówię, wymienię sobie przypon. No i zwiększyłem średnicę, założyłem 0,13 na fluorokarbonie metrowy i nie daje to efektu. Skróciłem go do 60 cm, tak na początku łowiłem. Też na razie bez brania, jakieś delikatne pociągnięcie, ale jakoś to słabo widzę. O, to podciąga delikatnie, tak by tylko za końcówkę. Średnica grubsza, żyłki, ale woda jest brudna, to przecież nie powinno to przeszkadzać rybie zasycając robactwo, no ale jak będę dłużej czekał na branie, to zjadę i założymy znów coś cienko, tak mówię, było stówkę założyłem, teraz 100 cm fluorocarbon 0,13 Kamasan 16. No i skróciłem teraz tą setkę do 60 i to samo, tylko delikatnie ciągnie za końcówkę robaka, więc będę musiał z powrotem założyć coś cieniej. Z czerwonych nie chcę za delikatnie zjeżdżać. 18, 22 na ochotkowych hakach, więc zejdziemy do 16 Kamasana i 0,10
żyłki głównej, bo jednak średnica grubsza, coś słabo z tymi braniami. Więc tak jak mówię, założę powiedzmy 0,13 też. Dobry. No i drodzy Państwo, tak mówię. Kolega się przekonał, nie? Ile czekałem? 3 minuty. No i drodzy Państwo, tak mówię, średnica żyłki daje swoje, a myślałem, że przy brudnej wodzie nie ma to efektu. Jazik, tak mówię ci, zobacz, daleko zasysa, ale brania fajne, rybki jak na porę roku fajne, więc nie ma co narzekać, więc baja, zakładam robactwo, przerzucamy i jak widzicie sami drodzy Państwo, średnica żyłki 0,10 przynosi szybsze efekty niż 0,13 przy brudnej wodzie. To jednak coś jest na rzeczy, że średnica żyłki daje częstsze brania. Dobra, przerzucam i jedziemy dalej z tym koksem. Zobaczcie, drodzy. Kurwa mać. Tyle się, no może nie tak cały czas, ale no. No, a najmniejsza, ale zobacz. Nawet nie było widać brania. A jak zasała? No i dlatego mówię, coś za długo no. Do ciebie mówię, a... Kurwa, nie widziałem tego. Nie, przyglądałem się, ale może nie... Taki jazik ładny, kolejny, więc baja, zakładamy świeże robaki i przerzucamy zestaw dalej. Śnieg pada, ryby biorą i to jest najważniejsze. Co rzut ryba, co rzut, dosłownie, drodzy Państwo, śnieg pada, a ja niedługo będę kończył, czyli godzina 12.24 do 14.00, do 14.00 i jedziemy do domu na meczyk. Tym razem co jest? O, pierwszy dzisiaj nieduży okonek, cieszy, więc półtora godziny jeszcze zabawy w ten padający sobotni dziodek, a teraz kozera, bo śnieg pada. Co? Jazik. Jazik płotka. Śnieg pada, zimno, no ale ryby dopisują. I tak trzymać baja i jeszcze kilka rzutów i będziemy zwijać się do domu na mecz korony. Pamiętajcie, najlepszy dla nas jest kielecki MKS, już tysiące serc oddamy dumie Kielc, do boju koroneczko. A śnieg sobie pada i pada i pada, a Pyza sobie siedzi, siedzi i siedzi. Więc drodzy Państwo, na tym kończę dzisiejszy wypad. Jadę już, z tego względu, że jest 13.18, autobus mam przed 14, a trzeba jeszcze to złożyć, dojść, śnieg pada, nie wiem jak ja to będę szedł z tym, ale tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc rybki dopisały, jedziemy na mecz Korony Kielce z Radomiakiem Radą. Nic dodać, nic ująć. Kończymy na dzisiaj ten dzisiejszy nierówny pojedynek i jedziemy do domu. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza. Cześć.